Dorwieczu Państwu, to kolejny gatunek ryby, który do mnie dotarł. Kiryski brochis multiradiatus. Oczywiście spotykane również u mnie one już wcześniej, ale te być może po raz pierwszy też w Polsce, bardzo prawdopodobne, rozmnożone od dzikich rodziców. Trafiły do mnie dzisiaj, przed godziną. Na razie są w miejscu, gdzie przyzwyczajają się do moich warunków. Jak Państwo spojrzą, no jest tutaj na dnie też węgiel aktywowany. W naturze kirysy zaniepokojone, przestraszone. Niektóre gatunki mają zdolność wydzielania trującej toksyny. W naturze nie jest to dla nich niebezpieczne, bo szybko odpływają z takiego miejsca, w którym tą toksynę wydzieliły. Natomiast no, w transporcie, w niewielkim plastikowym worku, relatywnie niewielkim, z niewielką ilością wody, no jest to dla nich śmiertelnym zagrożeniem, bo no, ta trucizna po prostu wydzielona do wody, no bardzo prawdopodobne, żeby je zabiła, gdyby nie stosować czynników zabezpieczających. Dlatego też zalecam dodawanie do worków z kiryskami w transporcie właśnie węgla. W dużej mierze on te szkodliwe czynniki neutralizuje. Tutaj młode już nie do końca tak wyglądają, jak zupełnie powiedziałem na filmie Glazera, chociażby w Niemczech, jak były pokazane w tym młodocianym ubarwieniu, dużo atrakcyjniejszym. Część tego ubarwienia jeszcze im została. Później jak wpuszczę je do akwarium docelowego, to wtedy Państwu nakręcę film, żeby je zaprezentować też nie tylko z góry, ale też w pełnej okazałości. Dziękuję bardzo Państwu.